Stoję tyłem do ulicy pod filarami, rynek w Zielonej Górze, 30 maja. Kwietnia. Przepraszam, 30 kwietnia 2015 rok, majówka. 4 dni wolnego. 4? Czwartek, tak, piątek, tak. Sobotę, niedziela. Dzień pracujący, a ludzi tłum. Wszyscy wolne mają w Zielonej Górze. Wygląda bardzo ciekawie to wszystko. Pan z ciekawym autkiem. Przypuszczam, że to autko pełni rolę dorożek. Pełni rolę dorożek w Krakowie. No, na razie. Obejdziemy, tak? Na razie obejdziemy, a zobaczymy. Jak żona zafunduje, to może się autkiem przejedziemy. Wolę na koniu. Nie ma koni. To w Krakowie, w lipcu. W każdym razie rynek w Zielonej Górze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Godzina 12.13. Ciekawe kamieniczki w Zielonej Górze. Stary rynek. Widać troszeczkę odrestaurowane. A to Ford jest. Szczególnie ta pomarańczowa. Ciekawe ile dziadek by wziął za to. Przejażdżkę. A, jesteśmy tutaj jeszcze raz, ten pan. Pan z autkiem, czekający na razie na klientelę. Ciekawe. Być może przyjdzie czas, że się zdecydujemy na przejażdżkę. Ale dzisiaj na razie nie. Głodową. Głodny człowiek to na głodę idzie. Dobra, idziemy na wieżę głodową. Ale gdzie ta wieża? No teraz poprzekręcone, że tam. Może w tą uliczkę trzeba iść. Czyli prawdopodobnie trzeba pójść w uliczkę krawiecką.